Państwa serdecznie na bazie numer 2. Adam. Już Adam. Adam reaguje tak na Rytę, bardzo przyjaźnie. Dzisiaj odnawiamy następną osobę. To jest Bożena, hasło spokojna. Dobrze, zachowaj spokój na ten moment. Wszystko się teraz zmieni. I zaczynamy. Wszyscy gotowi. Przekazuję imię. Już obraz jest tam przekazany tej osoby. B-O. B-U. C-E. C-E. N-A. Zobaczymy, czy skam przepuścił tą istotę tam do wody. Już cała grupa lewituje tam portalem do pomarańczowej półkuli, gdzie znajduje się ta woda turkisowa. Już się otwiera portal. Lewitują tam, zobaczymy, czy jest woda w ruchu. Jak jest w ruchu, to znaczy się, że jest. Jest w wodzie, już jest wypłukiwana, bardzo się cieszymy. Brązowa farba opuszcza jako pierwsza. Są wypłukiwane te komórki, to jest układ trawienny, to jest szpajzen. Zielona farba dołącza. To są zmiany genetyczne, komórki zmienione genetycznie. Kommt so ein helles Grau, also ja, für die określamy to jasny, siwy taki kolor, to jest układ kostny, szkielet, komórki układu kostnego. Żółta farba dołącza komórki skórne. Czerwona jeszcze farba wypływa, to jest układ krwionośny. Już się rozjaśnia ta istota, intensywne wypłukiwanie informacji w komórkach. Już woda się robi na zewnątrz, się miesza kolorami, zaczyna się brudna robić. Już nie będzie widać, jakie następne farby. Jetzt mischen sich die Farben. Na, gerade habe ich gesagt. Wszystko już jest wymieszane. Nie widać już, co opuszcza, ale to już nieważne. Najważniejsze to najmocniej obciążone komórki jako pierwsze są wypłukiwane bardzo intensywnie, a potem reszta. Rozjaśnia się ta istota. Woda też się dołącza, chodź. Kolorystycznie brązowe. Oj, chodź. No, bo cię zgniotę, chodź. Do przodu, hop. Okej. Jetzt wird gerade die Base positiv, die Energie auf der Base. I ta energia zamienia się w pozytywną tam. Gdzie lewitują, znaczy się, że teraz ta energia intensywniej wspomaga wypłukiwanie komórek. I to jest pierwszy znak, że ta intensywność płukania, ten proces będzie dobiegał końca. Już się kremowa robi ta postać. No, biała się robi. Fajnie. Już pukanie bardzo. Już ostatnie komórki są wypukiwane. Ostatnie rejony komórek, organów. Bo to wszystko jest gdzie organami. Nie wiem. Zrobimy tą rzeczkę. Jetzt öffnet sich langsam die Basis. I już portal się otwiera. Tam do góry to jest przejście do półkuli szklanej, gdzie dalszy etap będzie odnowy komórki. I tutaj przez ten portal cała grupa będzie lewitowała tam i teleportacja tej osoby na stół kryształowy tam do góry. Okay. Jetzt werden die Umrisse
durchsichtig. No i zaczyna zanikać, robi się przezroczysta. To już jest prawie niewidoczne, to za chwilę będzie teleportacja tam na stół kryształowy. Za chwileczkę się dowiemy. Side auction, Felix? No, na pewno. Jeszcze się tam, czy oni też już są w drodze? Mówi, że nie, ale już akurat przyszykowali się i już lewitują portalem do góry. Jetzt sind die Umrisse verschwunden. No już teleportowana została ta osoba tam. Woda zaczyna schodzić. I zamyka się podłoga, ten portal. Także wszyscy są już gotowi. Jest na stole kryształowym już skan. Zjeżdża i zaczyna ściągać warstwy ciała. Jetzt fängt es gerade an abzutragen. Od głowy do nóg jest warstwa po warstwie ściągnięte, a zostanie odkryta komórka macierzysta, czerwona z błękitnym punktem. Zobaczymy, w jakim miejscu się znajduje, jak Adam. Jetzt haben wir ein Viertel geschafft. Hej, zazdrośnik. No. Hej, asystent. Ganz lieb. Nervioso. Sama die Hälfte circa. Już połowę ściągniętych warstw jest. Dosyć głęboko komórka jest, ale to nie ma znaczenia, u każdego inaczej. Może nawet być na czubku paznokcia. Już skan zrobił stop, podjeżdża z warstwami do góry. Rafael w tym czasie przyciąga robota Szaraka i teraz diese Zelle mit dem. Also die rote Zelle im blauen Punkt, die ist, wenn man zählt von dritten, die dritte von oben auf der rechten Seite, da ist. Od góry licząc von oben, ja, dritte. Von oben, die dritte. Od, te żebra, gdzie trzecie żebro licząc od góry, w głębi, na tej wysokości jest. Der Grey steht schon richtig i und już, fährt gerade runter. Już schon. Ten wziął na miary to ramię, ten robot i już wjeżdża igła do tej komórki macierzystej. Przebije błękitny punkt, nie przebije, wjedzie. Przebije, to jest brutalny. I już jest igła w środku, są wyssane wszelkie informacje z tego archiwum, tego punktu i jest od nowa do informacji pierwotnych i za chwilę będzie oddawany, odnowiony ten informacja energetyczna. Das ist auch wieder już Spirale, wo reinfließt, aber es ist nur eine Farbe und die ist violett und hat ganz viele Glitzer. Also. Fioletowa spiralna informacja z takimi błyskotkami i to jest już oddawane, wypełniana jest ta komórka. Ten błękitny punkt właściwie, bo o ten błękitny punkt chodzi, a ta czerwień to jest ta całkowita ochrona, kapsuła taka i tam już jest wypełniany. Także cieszymy się. No, nie wiem, czy jakieś tam pytanie odkryłam, które mogę zadać. Teraz jest ten czas, muszę sobie lekko pomyśleć, może mi coś wpadnie do głowy. Coś tam było pytanie. O co to chodziło? A o boreliozę. Haben wir schon gefragt, Rafael? Was meinst du? Mit Boreliose, das ist alles mit den Zecken. Haben wir schon? Weiß ich gar nicht. Ich frage Zapytam mal. Się tutaj, bo ktoś pytał się, bo ma. Die Nebelwirkungen praktycznie na Zeckenbiss, nie? Boleriozę. Ktoś się pytał o boleriozę, czy poprzez nowe komórki, czy te dolegliwości, czy znikną, nie? Rafael? Was meinst du jetzt mit den Nebenwirkungen? No, bei der sind Beschwerden, nie? Ja, ja, da gibt boleriozę, Beschwerden, ja. Ob durch Erneuerung der Mutterzelle. Also das ist bei der sagt
Raphael, es ist ganz schwierig, also das hat verschiedene Auswirkungen. Bei manchen, wo die Genetik relativ schwach schon ist, wird sich das dann festsetzen in der Genetik selber. Und also die Beschwerden von diesem Zeckenbiss, also die werden minimiert, als erstes mal minimiert, und das dauert halt alles relativ lange. Darf ich jetzt übersetzen, weil das nicht viel? Rafael tłumaczy poprzez właśnie boreliozę, przez ten, to jest bakteria, nie? Że właśnie idzie na genetykę, że niszczy komórki poprzez zmiany genetyczne, te toksyny. Ale po odnowie komórki macierzystej wpierw dojdzie do zatrzymania się tych dolegliwości i potem w wolnym tempie, powoli, ale dojdzie do zmian odwrotnych, do dużej, dużej poprawy poprzez wymianę informacji, tak, w komórkach. Ja, und also halt, dass die Beschwerden dann halt erstmal vermindert werden. Und also es gibt auch schon, sagt Raphael, also Seelen, wo die Genetik die Borreliose schon gespeichert haben, also wo dann bloß eine Zecke kommt und diese Borreliose hat und dann die Beschwerden noch schlimmer werden. I tutaj jest ciekawa bardzo informacja, Rafael przekazał, czego ludzkość nie wie, że informacje, bo dusza przenosi informacje ze sobą, że w poprzednich życiach już mogło dojść do właśnie boreliozy, kiedyś to człowiek tego nie znał, to jest chyba odkrycie teraz, te zmiany, co się dzieje, że już ta informacja, która jest w danym człowieku i dojdzie znowuż w tym życiu do ukąszenia przez tą cekę, ta co Blut chyba powiedziała po polsku, nie? Jak to się nazywa? Kleszcz, chodzi o kleszcza, tak. To wtedy wzmacniają się objawy właśnie tych toksyn i dalsze niszczenie komórek. I powiedział nawet, że są i dużo przypadków jest właśnie, że jest to. Also diejenigen, wo das in der Genetik nicht verankert ist, da ist es dann schon so, dass das halt sehr lange Zeit braucht, aber es wird dann wirklich eliminiert. No właśnie, Rafael mówi, że ci, co pierwszy raz w tym istnieniu, ta informacja tych zmian komórkowych poprzez tego kleszcza, to będzie trwało, ale jest wyeliminowane potem. Bo ci, co właśnie się oczyszczają, które mają w tej genetyce, po to jest to, oczyszczają, odmładniają komórki, że te informacje też zniwelują, że już te informacje nie zabiera ze sobą dusza następne istnienie. Okay, gut, jetzt hat sich gerade auch schon die Spritze ein bisschen bewegt. I już igła, akurat się, Rafael, zwrócił uwagę, koniec rozmowy, już się igła podnosi do góry. Znaczy się, że proces odnowienia komórki macierzystej jest zakończony. Wszystko jest. Jetzt hat sie verlassen die Zelle, der Grey fährt nach oben. I już fährt nach oben. Ja, der Grey, die Spritze fährt nach oben. Ja. Und jetzt mówi, że szarak do góry odlatuje. Znaczy się, że igła do góry już. Das Gen kommt nach oben. I już Rafael odstawił szaraka, robota do laboratorium. Skan zjeżdża i zaczyna oddawać, kompletować ciało. Z powrotem od nóg do głowy w odwrotności. Ostatnia warstwa jest jako pierwsza teraz oddawana i bardzo się cieszymy. Wszystko jest zrobione. Jeszcze nie. Jeszcze będzie ciało skompletowane. To mam viertel geschafft. Jeszcze troszeczkę. Dużo było warstw zebranych i już nos oddawany jest, bo teraz inna jest szybkość kompletowania ciała, bo tutaj nie ma ostrożności. Chodzi o odkrycie tej komórki. Już skan zrobił stop, ostatnia warstwa została oddana, podjeżdża pusty do góry. Automatycznie jest nałożona
odnowiona aura i nowa ochrona planetarna schodzi ze stołu, Bożena. Kopia twoja. Sie steht jetzt halt da gerade neben dem Kristalltisch und tut gerade ihre Füße rechts und links weg. No, zeszła z tego stołu kryształowego, oparła się i robi takie ćwiczenia przy tym stole. Nogi sprawdza, ręce sprawdza. Bardzo zadowolona, dziękuję się u wszystkich. Już portal się otwiera, podłodze z tą ślizgawką energetyczną do ciała, żegna się i znika w portalu i za zakrętem. Gratulujemy Bożena odnowienia. W tej chwili proces się zaczyna u ciebie i mogą być też dolegliwości, ale one znikają. To są te objawy, które towarzyszą w odnawianiu wszystkich komórek, nowe informacje, walczą ze starymi, wywalają, biorą w to miejsce i przez to są objawy tam, gdzie już były zniszczenia, albo przyszłe schorowania, albo programy, które tam już pozniszczały i zmanipulowały. Także wszystko należy do tego. Miejmy cierpliwość i zmiany zaczynają się od teraz. Namaste.